Kamila Ryciak odwiedziła panią Ewę i łączymy się z Kamilą. Widzę, że pani tutaj macha do wszystkich znajomych. Ewa Krawczyk. My tutaj jesteśmy dzisiaj w bardzo wyjątkowym miejscu, w bardzo wyjątkowym dniu i ja chciałam na początku pani ślicznie podziękować za to, że mogliśmy się z panią spotkać. Bardzo proszę. Bo domyślam się, że to pewnie nie jest łatwe. To znaczy, 1 listopada dla mnie praktycznie jest codziennie, ponieważ ja tu bywam codziennie. Codziennie tęsknię, codziennie myślę, codziennie wspominam, więc tylko, że to jest wyjątkowy dzień, na przykład to, że wy jesteście tu, już czyni to wyjątkowym, że będzie cała rodzina, że będzie po raz pierwszy od śmierci mojego Krzysia będzie obiad wspólny u mnie w domu. Będziemy, mam nadzieję, wspominać, na pewno będziemy wspominać, no i pozwolę po raz pierwszy puszczać piosenki Krzysztofa dzisiaj. Ojej, przez te 3 lata nie. Nic? Nie. A nic? Nic. Rozumiem, że to jest dużo mi ciężko emocji. Po prostu, jest mi bardzo ciężko i ten dzień też jest wyjątkowy, gdzie ja mogę podziękować wszystkim ludziom, wszystkim fanom przyjeżdżających do mojego Krzysia. To jest nieprawdopodobne, kochani, co się tutaj dzieje w ciągu roku. Ja jeszcze tu nigdy nie byłam sama na tym cmentarzu, a bywam o różnych porach, więc tu zawsze ktoś jest, modli się. Nawet pielgrzymki się zatrzymują tutaj do Krzysia, modlą się na różańcu. Także ja bardzo serdecznie wam wszystkim, kochani, dziękuję i za te znajomości, które zawarłam tutaj na tym cmentarzu przy grobie mojego Krzysia, które owocują wspaniałą przyjaźnią do dzisiaj. Z całego serca wam, kochani, dziękuję za to. No właśnie, rozmawiałyśmy o tym, że to są znicze, które w ciągu ilu? Od wczoraj. Godzin się pojawiły? Tak, ja wczoraj byłam wieczorem, wszystko posprzątałam i nie było tu może 2 albo 3, a to wszystko w dzisiejszy poranek, no i może jeszcze wczoraj wieczorem, w co nie wątpię, bo już było ciemno, jak wychodziłam, ale ludzie byli. Pani tutaj przed chwilką machała jednej osobie, machała drugiej. Czy czuje pani tak. takie wielkie wsparcie? Kiedy tak, my tutaj się spotykamy zawsze w niedzielę po kościele. I ja poznałam tutaj właśnie mnóstwo ludzi, właśnie sąsiadów, których do tej pory nigdy nie znałam. Właśnie cmentarz jest, właśnie ten pan, do którego teraz machałam, to powiedział, wiesz Ewa, to jest takie spotkanie towarzyskie też nasze, bo my się tu poznajemy, opowiadamy, wspominamy. I ja tu poznałam mnóstwo ludzi właśnie z mojej parafii. No proszę. O dziwo. Proszę. I codziennie pani tu przychodzi przez te 3 lata? Ponad 3 lata. Jestem codziennie wtedy, kiedy jestem w domu, bo czasami mam wyjazdy. Na przykład byłam u was tydzień temu. Mam jakieś tam programy telewizyjne, czy wyjeżdżam na przykład gdziekolwiek na 2 czy 3 dni. Ale zawsze jest ktoś, kto się opiekuje grobem, ktoś, kto przyjeżdża, ktoś, kto musi pilnować, że tu wszystko jest w porządku. No, grób jest przepięknie zadbany. Jak tak pani przychodzi, to rozmawia pani? Rozmawiam, proszę go o wiele spraw, jak coś mi się nie układa. I chyba się, no wszystko, co proszę, dostaję. I to jest właśnie, aż się boję. Ale to jest fajne, bo myślę, że jeżeli Krzysiu jest w tym miejscu, gdzie może pomóc, to on mi pomaga na pewno. Czuje pani cały czas jego obecność? Cały czas, w domu, wszędzie, gdzie się tylko poruszam, nawet jak są takie ważne moje wyjścia, gdziekolwiek, ważne uroczystości, to zawsze mam jego zegarek. To jest jego zegarek, którym on występował na scenie. I to jest zegarek, z którym ja się nie rozstaję. Także nawet dzisiaj jest taki szczególny dzień, to ubrałam jego zegarek. Także on nawet jest ze mną teraz. A jak dzisiaj pani zaprosiła całą rodzinę na obiad, tak. I wspomniała pani, że oj, przepraszam. Zgodzi się na to, żeby w końcu włączyć piosenkę? Ja się zgodzę. Nie wiem, zgodzę się, bo na YouTubie są różne koncerty Krzysztofa, coś tam włączymy, ale nie wiem, czy dam radę. Spróbujemy. Dobrze, to w takim razie ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby ten dzień był piękny i przepełniony pięknymi wspomnieniami o panu Krzysztofie. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie i jeszcze raz dziękuję bardzo.